znowu się ustawimy. Ton, ton, ton. Wow, wow, mayday, mayday, mayday. Troszeczkę za daleko. Co jest? Czemu systemy systemy mi się wyłączają? Aha, dobra, jak teraz zauważyłem, nie wiedziałem wcześniej o jednej rzeczy. Jak ja próbuję manipulować, obracać nasz pojazd kosmiczny, naszą rakietę, SAS mi się wyłącza w pewnych momentach. Zobaczymy, ile będzie trwał ten manewr. Będziemy mieli go za godzinę i 3 minuty, więc przyspieszamy czas. Zrobimy sobie badania na orbicie bliskiej wokół Moona. Jesteśmy ustawieni świetnie. Gdzie jest Moon? No, zasłoni nam niebieską kropkę zaraz. Przyspieszymy sobie trochę czas. Jeszcze parę minut. Jeszcze 3. Troszeczkę będziemy zwalniać zaraz. Jesteśmy bardzo dobrze ustawieni. Myślę, że tak 15 sekund przed czasem będziemy zwalniać. Na pełnym ciągu na początku, ok. Jest krótki manewr. Więc żeby nie przestrzelić, zmniejszę trochę ciąg. Jeszcze trochę. Okej, dobra. Jesteśmy na fajnej orbicie wokół Moona. Haha! Tylko nasza parabola lotu trochę krzywa, jak będziemy wracać. Dobra, porobimy sobie tutaj troszeczkę badań. Bo to o to tutaj chodzi. Po tutaj przelecieliśmy. Weźmiemy sobie nasz zasobnik boczny. No, proszę bardzo, 30 punktów nauki. Ha, ha, ha. Pięknie, pięknie, ale to jest nieciemna strona, więc drugi zasobnik otworzymy sobie na ciemnej stronie. Moona, dobra. Raport załogi za 15. Coraz więcej punktów będziemy zdobywać, gdyż będziemy mieli coraz więcej rzeczy. Dobra, laboratorium też otworzymy. No i będziemy coraz dalej lecieć. Proszę bardzo, 75. No, to już jest coś. No i teraz jest jedna rzecz, której się cholernie boję. Bo wyszedłbym Billim w przestrzeń kosmiczną, ale boję się, że wypadnie mi. Bo czasami się zdarza tak, że odczepiają się po prostu od kapsuły nasze kerbale. Ja jestem ryzykant. Mam duszę teraz na ramieniu, ale zaryzykuję. Udało się. Billy się trzyma, czyli nie jest takim głupkiem. Dodatkowe 24 punkty, świetnie. Dobra, ale wchodzisz do tej kapsuły. Z tej strony badania porobiliśmy. Przejdźmy sobie teraz na ciemną stronę Księżyca. Ciemną stronę Moona. Gdzie jest Słońce. Czyli musimy z tej strony za chwileczkę zrobić badania. Jaka to jest wysokość w ogóle? 60 tysięcy metrów. Nie tak wysoko, nie tak nisko. Nawet mi się wydaje, że to jest w sumie troszeczkę za wysoko. Tak około 30 byłoby lepiej. Ale już nie będę tego z naszej orbity zaniżał. Nie będę tracił paliwa. Dobra, porobimy sobie teraz tutaj badania. Słońce nam wszystko zakryło. Otwieramy drugi zasobnik. O, 7 punktów, niecałe. Raport załogi. Laboratorium jest cały czas otwarte. No dobra, kurde, Billy, nie spadnij, proszę cię, nie odleć mi. O, świetnie. Kolejne punkty. No i dobra, możemy teraz wracać na Kerbin. Wszystko tu mamy już porobione. Jak stoimy z paliwem? Stoimy świetnie. Naprawdę stoimy świetnie z paliwem. Dobra, myślę, że z tego punktu gdzieś będziemy wracać. Będziemy kombinować, żeby wrócić. Przejmie nas tutaj? Ciekawe. Bo się mi wydaje, że nie.
Nie, no nie będzie źle, przejmie. Okej, ustalamy sobie kurs. Ile ten manewr w ogóle będzie trwał? Zobaczymy. Na razie sobie kurs ustawimy. Bo manewr mamy przewidziany za 14 minut 40 sekund. Kapitanie Billy, nie jesteś jednak taki głupi. Jednak jesteś dobry, odważny i kierowany przez Borę, a to też na tym etapie naszych lotów jeszcze jest kontrolowane. Dopiero po tej misji zaczną się schody. Lądowanie na Moonie będzie. Hu. Nie wiem, kiedy będziecie oglądać ten odcinek i kiedy będziecie słyszeć, to zaraz mówię. I mam nadzieję, że do tego czasu już wyląduję na Moonie. Ale u mnie dzisiaj jest poniedziałek, 30 dzień grudnia, jeszcze roku pańskiego 2013, więc przed Sylwestrem, jeszcze stary pewnie rok, bo to wam puszczę już w nowym roku. 2 dni za mną jest lotów próbnych, testowych, rakiet. Kurde, naprawdę wiele, wiele, wiele tego już porobiłem, żeby tylko moją aparaturę badawczą wzbić w kurde w przestrzeń i lecieć na Moona, wylądować na Moonie i niestety to teraz mi się to nie udało. Nie na tym koncie, tylko mam jeszcze drugi po prostu swoje konto zrobione i na tamtym gram, na tym wam nagrywam, na tym już takie lepsze rzeczy. Bardziej dopracowane, żebyście to mieli już troszeczkę w formie instruktażu, ale też zabawy. I naprawdę, tak jak mówię, wiele rakiet zrobiłem. Albo są za ciężkie, cholery France i nie potrafią wystartować za bardzo, bo paliwo się kończy, albo właśnie tego paliwa jest za mało. No jedno z drugim powiązane jest. Kombinuję jak mogę. Mam tam już dużo więcej rzeczy wynalezionych niż tutaj, a dalej kupa, no. Uczę się na własnych błędach, jeszcze będę się uczył dużo. Mam nadzieję, że jak wy już to będziecie słyszeć, to ja już Moona będę miał dawno za sobą. Już będę troszeczkę dalej. Porobimy sobie jakieś fajne misje. Myślę, że zabawa się dopiero w tym momencie, jak teraz po tej misji wrócimy na Kerbin, to tak naprawdę prawdziwa zabawa, prawdziwe misje i prawdziwa kupa śmiechu, bo faili będzie pewnie co niemiara. Dopiero teraz się zacznie. Dobra, za 12,5 minuty jest nasz manewr, żeby wrócić na Kerbin. Przyspieszymy sobie troszeczkę. Badać tutaj już nic nie musimy. No dobra, troszeczkę jeszcze będziemy zwalniać. Okej. Jesteśmy na kursie. Nie jest źle. Jest bardzo dobrze. Minuta z hakiem. Myślę, że sobie wystartuję tak gdzieś 10 sekund wcześniej. A więc już. Papa mu nie. Zobaczymy, gdzie nas tutaj przejmie Kerbin. A nie ma co jeszcze zwalniać w sumie. Teraz tak patrzę. 12 sekund. Oj, zaczynam się bać. Przejmie nas, czy nie? Zwolnimy trochę. Nas nie przejmie. 3 sekundy. O kurde. Coś zrobiłem źle. Słuchajcie, te beściaki, coś zrobiłem źle, ale lecę. Może nie zrobiłem źle. Chyba nie zrobiłem źle. Na razie kursu nie będę usuwał. Na razie lecimy tym kursem. Powinien nas Kerbin zaraz przejąć tutaj gdzieś w tym miejscu. Zaraz się przekonamy, czy to faktycznie będzie miało miejsce, czy nie. Będzie miało miejsce. Jestem dobrej myśli. Nie wywalimy się gdzieś w kosmos daleko. A z badań troszeczkę powinniśmy osiągnąć. Już się cieszę na te punkty nauki, kurde. Ale musimy wylądować szczęśliwie, no a to jednak jeszcze jest kawałek. Przejmie nas bezproblemowo. No problemo. Jeszcze chwila. No i powinno nas gdzieś łapać tutaj już. Co jest, co jest, co jest? O kurde. O kurde. Słuchajcie, zaczynam się bać. Billy, drżysz razem ze mną? Jest, dobra, 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 dobra. Przejął nas Kerbin. Nie, to jest Moon, kurczę. Cholera, to jest Moon.
Nadal jesteśmy na orbicie Moona. Także nie jest fajnie. Coś spierniczyłem, tylko jeszcze nie wiem co. A czekajcie, polecę sobie jeszcze kawałek jednak. Haha, no właśnie. No właśnie, dobrze podejrzewałem. Nic nie spieprzyłem. Dobra, perycentrum jest na prawie 10 milionach, a apocentrum na 12. No, czyli w najniższym punkcie obieramy sobie nowy cel. Nową trajektorię, przepraszam. Nie wiem, czy taką szybką od razu, a czemu nie? Czemu nie? 200 tysięcy. Myślę, że będzie za dużo. 74 takie trochę. Mógłbym już w sumie wylądować teraz. Ale nie chcę tego jeszcze czynić. Znaczy wylądować teraz. Obrać już kurs na lądowanie. Ale nie byłoby to chyba za mądre. Dużo. Chociaż w sumie teraz też spalę dużo benzyny, dużo paliwa. Ale zróbmy to tak, jak robiłem to wcześniej, więc zmniejszymy sobie troszeczkę później trajektorię naszego lotu i wylądujemy tak, jak to w podręcznikach jest napisane. Niech się nasz Billy tak już nie martwi. W końcu był na Moonie, znaczy na Moonie wokół Moona. Awe mu za to. Lecimy. Mamy ponad 3 godziny do manewru. Także sobie tutaj dużo przyspieszymy. 1,5 godziny. Dobra, trochę będziemy zwalniać. Przełączymy się, myślę, tutaj. Gdzie jest karbin? Tam. Jeszcze mamy 17 minut. Jestem ciekaw, ile ten manewr będzie trwało, ale paliwa mamy bardzo, bardzo dużo. Jeszcze będziemy na planecie, na karbinie z zapasem, także. Spoko. Spoko loko. Gorzej, że tego paliwa więcej potrzeba, jeśli trzeba aparaturę badawczą wynieść na Moona. Dobra, jak będzie 10 sekund, będziemy zaczynać nasz manewr. Pełna masa, pełna gipa. Proszę bardzo, jak się nasza trajektoria lotu zmniejsza. Super. O to mi właśnie chodziło. Ten manewr w sumie taki długi nie będzie. 5 milionów. My lecimy na pełnej piździe, na pełnym fullu, więc zaraz będziemy troszeczkę zmniejszać. 108. Myślę, że troszeczkę. No, chociaż nie, dobra, 108. Potem sobie ustalimy już nowy kurs, gdzie mamy wylądować. Milion. Dobra, myślę, że troszeczkę będziemy już zwalniać. Połowa ciągu mniej więcej. Jeszcze mniej. 1/3. Myślę, że już. Dobra. Czyli ten kurs możemy zniszczyć i tu wyznaczyć kolejny. W naszym parycentrum. Tu już chyba na lądowanie będziemy wyznaczać, co? Jak myślicie? Chociaż... Badania już robiłem naokoło Ziemi. Ile to będzie? 90? Ja zawsze coś spieprzę, no dobra. 90 do 180. Dobra, taki kurs i potem lądowanie. A więc znowu się ustawimy, ile ten kurs będzie? No, zobaczymy. Nie ma co na razie, gdyby... Trochę niżej. Nasz przyjacielski niebieski znacznik. Manewr mamy za 5 godzin. Prawie 6. Więc sobie dużo przyspieszymy. Żegnaj, Moonie. Już bliżej, w tej misji już bliżej ciebie nie będę. Okej. Łoch, bo bym przestrzelił. I byłoby wielkie halo. Gdzie jest Kerbin? Jest tutaj. Nasza niebieska, niebiesko-zielona kropka. No, niebieska bardziej. 4 minuty.
Paliwa mam ogrom, naprawdę mam bardzo dużo paliwa. Zrzucę je gdzieś nad Irak. Zresztą Saddam już nie żyje dawno. No to zrzucę je na Białoruś. Nie, bo w Polskę jebnę. Chociaż chuj, daleko mieszkam od wschodniej granicy. Nie, no żartuję. Dobra, myślę, że już, jak myślicie? Ło, długi manewr. Długi manewr sobie obrałem tym razem, ale trudno. Benzyny mam. I jeszcze trochę. Szybko nam się tutaj zbliża, nasze apocentrum. Tutaj nasze parycentrum też się zniża i nawet w sumie tak jak tego chcemy, nie? Nie jest źle. Pełna gipa, jeszcze niecała minuta. Łyczek herbatki przed lądowaniem. Zastanawiam się, takie dłuższe misje będą teraz właśnie z lądowaniem na Moonie, potem z Minus, czy jak ta planeta się nazywa? Minus chyba. Minmus, no, to będzie troszeczkę kłopotu, jak te odcinki będą wyglądały, a nie chcę za bardzo tego ciąć, tak, może na przyspieszeniu, zobaczymy. Zobaczymy, na pewno na coś wpadnę, na pewno na coś wpadnę, tak myślę, a jak nie, to wy podpowiedzcie. Bo w końcu jesteście dubeściakami, nie. Nie bez powodu was tak nas kiedyś nazwałem, moich widzów wszystkich dubeściaki. Jesteście po prostu dubeściakami. Uo! Trochę przestrzeliłem, ale to nic. Okej, okay. Mamy orbitę wokół Kerbina. No i teraz trzeba sobie wybrać jakiś fajny punkt, żeby wylądować, nie? Ja bym sobie wylądował w końcu tu, ale... Albo w górach bym wylądował. Jak myślicie? Gdzie ja mam statek? Tam. Tu mamy najniższy punkt. Może bym sobie w górach wylądował? Tak, no nie będzie taki prosty manewr. Ale się postaram dla was to uczynić i w sumie dla siebie również. Tu będziemy mieli takie długie pasmo górskie, więc jak nie wylądujemy tu, to może nam się uda tu. Nie? Co, jak myślicie? Tu będziemy mierzyć. Okej, okay, ustawimy się. O, paliwa jeszcze pół zbiornika. O, będzie długi manewr, ale może się udać. Myślę, że się uda. No, jestem optymistą, jestem dobrej misji. 8 minut do manewru. 5. No, tu już mamy, złapało nas przyciąganie kierbinowskie i już tylko możemy czterokrotnie zwiększyć naszą prędkość, ale to nic nie szkodzi. Mamy 2,5 minuty jeszcze do zaczęcia naszego manewru. A jak tam w ogóle sytuacja? Nic się nie zmieniło z tymi górami? No właśnie, wiedziałem, że się zmieni. Ja tego był pewny. Więc jeszcze raz sobie tak zrobię. Ja tego byłem pewny. Nie wiem, czy już nie zaczynać tego manewru. Chociaż 2 minuty? Trochę nie tego. Zobaczymy na minutę, jak będzie minuta. Jeszcze raz sprawdzę, jaka jest nasza sytuacja obecnie. 61 tysięcy metrów. Dobra, spróbujemy sobie teraz zacząć. Pełny ciąg. Jak to będzie wyglądało? Przesuwa się nasza trajektoria lotu w górę. To się nie odsuwa, więc nie jest źle. Zaraz tam nam ta niebieska linia zaniknie. Uderzy gdzieś tutaj, tutaj mniej więcej, tak mi się wydaje. Czekajcie, trochę z kursu schodzę. A nie chcę za bardzo z tego kursu zejść, bo chcę wylądować w końcu w tych górach. Jeszcze nie lądowałem nigdy w górach. Dobra, dobra, dobra. Dobra.
Zwalniamy. Kursu się trzymamy, ale będziemy wyznaczyć za chwilę jeszcze raz nowy kurs. Tak coś już widzę. Okej, tu chcę lądować. Zaraz zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, kurde, no zobaczymy, zobaczymy. Przyspieszymy trochę czas. Ta linia, widzicie? Ona mi zanika. Coraz bardziej się przesuwa w tą stronę, tutaj. I to mnie denerwuje właśnie, bo nie można dokładnie obliczyć swojego lotu. Zrobimy to jeszcze raz. Mam paliwo? Mam? Pewnie, że mam. Ja w tych górach wyląduję dzisiaj. I to za tym razem, teraz. Nie tak daleko, bo nie wyląduję w górach. Będę sobie po prostu go jeszcze potem korygował. Ten nasz kurs. Chyba się muszę już na tamto teraz kierować. Nie, dobra, jeszcze jest. Okej. Manewr za niecałą minutę. Ja nie wiem, czy już nie będę robić tego manewru. Tak mi coś mówi. Dobra. Łohoho! No i zaraz zobaczymy, czy za daleko, czy nie za daleko, czy przestrzelę, czy... Ale nie sądzę, bo to i tak się będzie zmniejszać. Przyspieszamy czas. Zaraz zobaczę, jaką mam wysokość. Kurde, no nie wyląduję w tych górach, no... To nie takie łatwe. Jak tam? Niecałe 50 tysięcy metrów. Jeszcze raz skoryguję po prostu swój... Chociaż tu są drugie, nas wcześniejsze jeszcze góry. Może tutaj? Nie, w tych będzie... Tu jest jakoś większa szansa, tak mi się coś wydaje. Dobra, dobra, dobra. Bez jaj, bez ściemy. Ile mam wysokości? 40 tysięcy. I jeszcze jeden kurs obieramy. Tego czasu na obranie kursów mamy coraz mniej. Ale jeszcze mamy. No na pewno, na pewno. Myślicie, że tak będzie dobrze? To cały czas zanika. To cały czas mi zanika. Nie tak, na pewno nie tak. Dobra, taki kurs bierzemy. Do manewru zdążę bezproblemowo. Zanim wejdę w atmosferę? Nie, już będę wchodził w atmosferę. Odpalamy. Ta niebieska kropka nam się... linia powinna nam się cały czas wydłużać. Póki jeszcze mamy paliwo. Cholera, chyba jednak nie wyląduje w tych górach, no słuchajcie. Nie wyląduje. Jest szansa, że tu może gdzieś wyląduje. I to w tej chwili będę próbował, starał się zrobić, no bo nie da rady inaczej. Widzicie, wchodzę w atmosferę już. Nie, nie wyląduję w górach. Nie ma takiej opcji. To nie jest takie proste. Chociaż jakbym silnik teraz odpalił, troszeczkę się obrócił, nie w tą stronę, tylko w tą. I odpalił silnik. Zaraz to obejrzę. No nie wyląduje w górach, no byt to chudy byk. Tu też coś jest wysokiego. To już jest silnik, który działa bardziej w przestrzeni kosmicznej niż... Ale tu są jeszcze jakieś też takie pagórki, jakieś coś. Może tu wyląduje? Też bym się w miarę cieszył. W sumie już z dwojga złego wolę to, niż lądować na zielonym terenie. No, może się udać tu wylądować. Może się uda. Powinno w sumie. Jak tam silniki? O, wysokość też spoko. Może uda się gdzieś tutaj wylądować. Jakieś tam pagórki będę miał. Flagi co prawda nie będę wtykał, bo to nie ma sensu. Co jest? O, skończyło mi się paliwo, tak? No tak. A więc odłączamy. I teraz, żeby tylko nam spadochronów nie wyrwało. Jakaś ta brązowa plamka jest, ale tamte góry były lepsze. Tam już w ogóle genialnie by było wylądować.
Dobra, wracamy na Kerbin. Już tam tutaj teren się pokazuje, jakieś lasy. Może pójdziemy, Billy, łosia pójdziemy ustrzelić. Co ty myślisz, żeby jakiegoś lejenia? Jak to moja córka mówi, lejeń. No, otwierajcie się spadochrony już, otwierajcie się, bo chcę wysoko wylądować. Już byłem wyżej chyba. No pewnie. Na 1800 chyba byłem najwyżej. Wylądowałem. No, tutaj będzie jakieś 1400. Teraz sobie mogę przyspieszyć. Tutaj mi się spadochrony już nie urwią, nie wyrwą. Więc jest gitara. Chyba. Powinniśmy zaraz cień zobaczyć. Jest. Lądujemy. Jak tam, Billy? Jesteś happy? Wyszedłbym z tobą z tego statku, ale potem nie wejdziesz na niego. Dobra. Raport załogi. Da nam coś? Nic nam nie da. Control from here. Nie wiem, co to znaczy. A nie będę wychodził bilem, bo potem nie wejdę do kapsuły, a więc dobra. Wylądowaliśmy. Ile punktów nauki zarobiłem za tą misję? Tego jestem ciekaw. Ze 150 byłoby gitara, ale nie będzie tyle. Łohoho! 162! Dobra, witamy w naszym drzewku. Co my tu mamy? Tu są za 90 i tu jest za... Może byśmy sobie to odkryli, potem misje bezzałogowe? Czekajcie, tu są już te duże silniki. Tu mamy przewody paliwowe, silniczki RCS. No, to by się nam przydało. To by się nam bardzo przydało. Nowy kokpit, czy ja wiem, czy ja bym to chciał. W sumie to nie jest kokpit, nie. Aerodynamiczne nie jest mi potrzebne. Baterie słoneczne, to też by się przydało. Termometr, laboratorium. Nie, przewody paliwowe chyba. Tak się mi wydaje. Tak, to sobie weźmiemy. I nie wiem, czy zbierać ciężkie rakiety. Ale to też, może jakiś sputnik zrobimy. Jak myślicie? Dobra. Zostało nam 34 punkty nauki. Najmniejsze do zrobienia mamy za 90. Więc trochę jeszcze musimy wylatać misji. Dobra, ja troszeczkę wylatam, troszeczkę pobadam. W kolejnym odcinku spotkamy się, jak już będziemy lecieć w stronę Moona, chyba że wymyślę coś ciekawszego. Zostawcie łapę w górę, jeśli wam się odcinek podobał. Zostawcie jakiś swój komentarz, który jest zawsze cholernie motywujący, a w tej grze tym bardziej, bo tu szare komórki gotują się dosłownie. Tyle jest planowania, kombinowania i roboty tyle. No naprawdę, zagrajcie sami w tą grę, zobaczycie, o czym mówię. Jeśli nie jesteś jeszcze debeściakiem, zachęcam do subskrybowania mojego kanału oraz lajkowania fanpage'a na Facebooku. Będziesz na bieżąco z wszystkimi moimi filmami i materiałami. Ale to takie oklepane. Dobra, debeściaki, trzymajcie się cieplutko, na razie, ho, pa, pa.